Czasami życie miłosne wydaje się enigmą. Prawda. Jesteś tam, próbując rozszyfrować spojrzenia, gesty, niewypowiedziane słowa, a w tym wirze twoi aniołowie stróżowie pukają do drzwi twojego serca z wskazówkami. Szeleszczą, że za ostrożnymi uśmiechami i powierzchownymi rozmowami kryje się wszechświat uczuć i połączeń czekających na odkrycie. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy czują, że każde spotkanie pozostawia tajemnicę, że każde do widzenia brzmi niekompletnie, to otwórz się na tę wiadomość. Jest dla ciebie. Możliwe, że masz wrażenie, że już wszystko wiesz o osobie, która zajmuje twoje myśli, ale są warstwy, których jeszcze nie widziałeś. Warstwy, które nawet kilkugodzinna rozmowa nie odkryje. To uczucie, że coś zostało w powietrzu, jak muzyka kończąca się przed ostatnią nutą, to znak. To echa emocji, które nie znalazły słów do wyrażenia. A teraz twoi aniołowie stróżowie są tutaj, aby pomóc ci dostroić się do tej głębszej częstotliwości, aby uchwycić to, co pozostało niewypowiedziane, poczuć to, co było tylko zasugerowane. Nie ignoruj tej intuicji, że jest coś więcej. Czasami cisza jest głośniejsza niż słowa, a gesty odsłaniają więcej niż deklaracje. Anioły zachęcają cię do uważności, do czytania między wierszami waszej wspólnej historii. Zachęcają cię, abyś nie lekceważył siły tego, co jest niewidoczne dla oczu, ale wyczuwalne dla serca. Więc jeśli jesteś gotów na tę podróż odkrywania, słuchaj, co mają do powiedzenia twoi aniołowie stróżowie. Może nie przyniosą wszystkich odpowiedzi od razu, ale otworzą twoje serce na lepsze zrozumienie tego szczególnego więzi, tego wyjątkowego połączenia, które być może jeszcze nie do końca zrozumiałeś. Jesteś gotowy? Bo uwierz, ta podróż jest tego warta. Jeśli chodzi o miłość i prawdziwe połączenie, zawsze jest coś do odkrycia. A pamiętaj, miłość to język, który wszyscy uczymy się mówić, a twoi aniołowie są tutaj, aby być twoimi tłumaczami. Chcielibyśmy podkreślić, że w tym kanale staramy się przekazywać wiadomości, które mogą rezonować z wieloma osobami, jednocześnie rozpoznając unikalność każdej z nich. Zachęcamy cię do zaufania swojej intuicji, słuchając naszych słów, ponieważ ona będzie twoim przewodnikiem w twojej wyjątkowej podróży. Wiadomości, które dzielimy, są jak nasiona, które mogą kiełkować w sercu każdego człowieka w inny sposób. Ważne jest pamiętanie, że sposób, w jaki łączysz się z tymi słowami, odzwierciedla twoją własną osobistą historię. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do refleksji i wsparcia, gdzie możesz znaleźć orientację i światło. Decyzja, w jaki sposób te wiadomości wpisują się w twoje życie, należy wyłącznie do ciebie, wszystko w porządku. Czuję się zaszczycony, że jesteś tutaj. Istnieje ktoś tam, być może bliżej, niż sobie wyobrażasz, kto jest naprawdę zainteresowany tobą. Możesz tego całkowicie nie zauważać, ale są znaki, subtelne wskazówki, które ujawniają to zafascynowanie. To tajemnica, subtelna gra odkryć, gdzie niewypowiedziane słowa mówią najgłośniej. Ta osoba, kimkolwiek jest, stara się zrozumieć ciebie bardziej, zagłębiać się w twoją istotę. To zainteresowanie nie jest przelotne ani powierzchowne. To nie jest rodzaj zainteresowania, które słyszysz i szybko zapominasz. Kiedy ta osoba rozmawia z tobą, robi to z pełnym skupieniem. Chcę poznać twoje historie, twoje radości, twoje wyzwania. Może czujesz mniejsze podekscytowanie, a może twoje serce również przyspiesza w tej relacji. Ale ważne jest, aby wiedzieć, że to zainteresowanie jest autentyczne. Ta osoba nie tylko przewija się przez twoje życie, świadomie stara się w nim uczestniczyć. To coś rzadkiego i wyjątkowego. W świecie, gdzie połączenia często są szybkie i powierzchowne, znalezienie kogoś,
kto naprawdę chce zrozumieć, kim jesteś, to skarb. Obserwuj więc wokół siebie, słuchaj tego, co nie jest mówione i poczuj obecność tej osoby w swoim życiu. Kto wie, może to połączenie może stać się czymś jeszcze głębszym i bardziej znaczącym. Kiedy zastanawiasz się, czy historia, którą słyszysz, dotyczy ciebie, twoich uczuć, czy tej wyjątkowej osoby, czasem może być trudno to rozróżnić. Prawda jest taka, że za spokojną fasadą może kryć się niecierpliwość, tęsknota, które nie zawsze są widoczne gołym okiem. Ta osoba, która zajmuje twoje myśli, może czuć znacznie więcej, niż daje to na zewnątrz. Dla niej chwila spędzona z tobą jest czymś, co rezonuje głęboko w jej sercu. To, co widzimy na zewnątrz, nie zawsze odzwierciedla to, co dzieje się wewnętrznie. Ta osoba może wyobrażać sobie przyszłość, tworzyć w swoim umyśle scenariusz, w którym jesteście razem, dzielicie chwilę, śmiech, rozmowy. Pomimo pozornej spokojności na zewnątrz, wewnątrz może towarzyszyć burza emocji, oczekiwań i marzeń, które dotyczą ciebie. Warto pamiętać, że ludzkie połączenia są złożone i pełne niuansów. Nie wszystko jest wypowiedziane, nie wszystko jest pokazane. Ale jeśli będziesz uważnie obserwować, słuchać sercem, możesz zauważyć te subtelne sygnały, te małe przejawy, które ujawniają znacznie więcej. Dlatego zwracaj uwagę nie tylko na słowa, ale także na gesty, spojrzenia, drobne rzeczy. Może się okazać, że ta historia jest bardziej o tobie, niż sobie wyobrażałeś. On czuje, że między wami jest coś więcej, niż oko może zobaczyć. Wygląd, w końcu, to tylko powierzchowna warstwa. Tkwi w tym tajemnica, głębia, która nie została jeszcze całkowicie odkryta. I to wydaje się trwać dłużej, niż się spodziewałeś. Czujesz to, prawda? To uczucie, ta intuicja, która szeptem mówi, że jest coś więcej, coś niewypowiedzianego, coś, co czeka na odkrycie między wami. Ta osoba, o której myślisz, może nie rozumieć w pełni, co się dzieje, ale jest pewność w jej wnętrzu. Intuicyjna wiedza, która nie potrzebuje słów ani racjonalnych wyjaśnień. To jak wewnętrzny reflektor, który prowadzi, nawet bez jasno wyznaczonej trasy. On wie, na jakimś poziomie, że podążanie za tą intuicją to właściwa droga, nawet jeśli nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Czy ty też to czujesz? To połączenie, które wykracza poza słowa, które przekracza wygląd. To więź, która bezpośrednio dociera do serca, niemy, ale głęboko zrozumiane, że jest więcej do odkrycia, więcej do zrozumienia. To tajemnica i piękno ludzkich relacji, zdolność do odczuwania, do intuicji, do łączenia się na głębszym poziomie, nawet gdy odpowiedzi nie są jasne. Ta podróż odkrywania to, co czyni wszystko bardziej intrygującym i cennym. Ta osoba, która zajmuje twoje myśli, podąża za niezaprzeczalną siłą serca. Nie zagubiła się w racjonalnych wyjaśnieniach, dlaczego czuje takie głębokie połączenie z tobą. Jest pewność w niej, zaufanie, że jej serce prowadzi ją właściwą drogą, bez błędów. Napędza ją głębokie pragnienie połączenia z tobą, nawet jeśli nie rozumie do końca, dlaczego ta przyciągająca siła istnieje. To również tajemnica dla niego, ale akceptuje to, rozumiejąc, że pewne rzeczy po prostu są takie, jakie są. On czuje, że stoicie na progu czegoś nowego, czegoś, co może być jeszcze nie do końca zrozumiane. Być może nie wszystkie kawałki układanki są jeszcze na swoim miejscu, ale to uczucie jest niezaprzeczalne. To jakbyście rozpoczynali podróż, której cel jest jeszcze nieznany, ale obiecuje być znaczący. W tej niepewności tkwi piękno, w tej przygodzie odkrywania, co przyszłość ma wam do zaoferowania. Bądź otwarty na tę doświadczaną, na to odkrywanie nieznanego.
ponieważ to w tej podróży często kształtują się najgłębsze połączenia. W związku, który jest jeszcze w swoich wczesnych etapach, gdzie dopiero się poznajecie, naturalne jest odczuwanie mieszanki fascynacji i dezorientacji. Zauważyłeś już, jak czasem przerywa on rozmowę nagle albo cofa się w środku chwili bliskości. W takich momentach zastanawiasz się, czy zrobiłem coś źle? Odpowiedź brzmi nie. To nie jest nic, co powiedziałeś lub zrobiłeś. Dla niego atrakcja, którą czuje do ciebie, to tajemnica, coś, czego jeszcze całkowicie nie potrafi zrozumieć. Ta sytuacja może być dla niego wyzwaniem. Akceptowanie tego tajemnicy oznacza rezygnację z kontroli, zanurzenie się w ślepe zaufanie bez gwarancji. Niepewność, w końcu, jest integralną częścią początku każdego związku. Być może dopiero się poznajecie, odkrywacie swoje upodobania, zainteresowania i osobliwości. W tym wczesnym etapie wszystko jest nowe i nieznane, co może być zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Najważniejsze jest uznanie, że te uczucia są powszechne i stanowią część procesu budowania związku. Każdy krok, każdy wspólny moment pomaga odkrywać trochę więcej tego tajemnicy. Z czasem i cierpliwością ten etap niepewności może przekształcić się w silniejsze i bardziej znaczące połączenie. Kluczem jest otwarta komunikacja i zrozumienie, że droga miłości często jest drogą odkryć i wzajemnych nauk. W relacjach, które dopiero budują swoją podstawę, swoje prywatne fundamenty, często pod powierzchnią jest znacznie więcej niż to, co już zostało jasno podzielone lub przeżyte między wami. Istnieje głębia, bogactwo uczuć i myśli, które nie zostały jeszcze całkowicie zbadane ani ujawnione. Ta osoba, której myśli skupiają się na tobie, jest przyciągana przez te ukryte warstwy, przez ten tajemniczy aspekt, który jeszcze nie został w pełni odsłonięty. On zadaje sobie pytania, nie rozumiejąc w pełni przyczyny lub logiki tego impulsu, aby zaangażować się w pełni, oddać się całym swoim zmysłom tej wyłaniającej się relacji. Dla niego może to nawet wydawać się lekkim szaleństwem, tym silnym przyciągnięciem bez jasnego lub racjonalnego wyjaśnienia. Ale tak się czuje. To odzwierciedla złożoność relacji międzyludzkich, gdzie uczucia nie zawsze podążają za zrozumiałą logiką ani przewidywalną ścieżką. To podróż odkryć, gdzie często jesteśmy przyciągani przez aspekty, których nie potrafimy wyjaśnić. Ważne jest uznanie i akceptacja tych uczuć, pozwalając sobie na eksplorację tej relacji z otwartością i szczerością. Z czasem to, co teraz wydaje się tajemnicze i dezorientujące, może stać się integralną i zrozumianą częścią związku. W tym momencie pojawia się intrygujące pytanie, co ta osoba zrobi z tajemnicą, która wyraźnie wywołała coś wyjątkowego między wami. Od tego pierwszego spotkania coś w nim się poruszyło. To niepokój, który go nie opuścił, połączony z namacalnym podekscytowaniem. Waha się między oddaniem się temu uczuciu, a utrzymaniem dystansu. Ważne jest podkreślenie, że w tej chwili nie ma znaczenia płeć, serce i tajemnice miłości są uniwersalne. Ta osoba w obliczu tego emocjonalnego zagadki nie obawia się otworzyć swojego serca. Widzi cię jako niezwykle życzliwą, lojalną i przyjacielską osobę. To coś, co go zaskakuje, uczucie bezpieczeństwa i ochrony, które znajduje w twojej obecności. Nie ma strachu, jest tylko tajemnicze i głębokie zaufanie, które wydaje się wywodzić z jakiegoś nieznanego miejsca. Jest przekonany, że ty również otworzysz się przed nim, tak samo jak on jest gotów się otworzyć przed tobą. Może się zdarzyć, że ta osoba nigdy nie doświadczyła czegoś negatywnego w tym sensie, albo może, z jakiegoś powodu, ma bardzo solidne podstawowe zaufanie. Prawdą jest, że wibracja, energia między wami dotknęła każdej komórki jego istnienia i nie próbuje jej zablokować. Jest to namacalne połączenie, iskra,
której nie można zignorować i która zdaje się prowadzić was oboje w podróż odkrywania emocji i głębokich połączeń. W tej chwili aniołowie prowadzą cię do rozpoznania i zrozumienia rodzących się uczuć między tobą a tą szczególną osobą. Działa z mądrością i wrażliwością serca, chociaż jego umysł nadal próbuje rozszyfrować znaczenie tego połączenia i dokąd może prowadzić. Jego uwaga jest skoncentrowana na tobie, uchwycona przez poczucie jedności i potencjał czegoś nowego i potężnego. Co może wyniknąć z tej unii? To, co go przyciąga do ciebie, to obietnica silnego i znaczącego związku, coś wielkiego, co oboje możecie razem budować. Wierzy w tę możliwość, czuje ją głęboko i jest otwarty na jej eksplorację. Jeśli ta wiadomość rezonuje z tobą, jeśli pasuje do twojej sytuacji, to przed tobą rozciąga się szczególna okazja. Szczególnie mam nadzieję, że ta wiadomość współgra z twoimi pragnieniami i nadziejami. Dziękuję za twoją uwagę i obecność. Życzę ci wszystkiego najlepszego i powodzenia w tej emocjonalnej podróży. Do następnego razu, niech będziesz błogosławiony i chroniony. Niech aniołowie stróże zawsze będą przy tobie, oświetlając twój szlak i przynosząc spokój twojemu sercu. Amen.